When I walked in here and we started singing, I felt the presence of the Lord. Kiedy wszedłem do tej sali i zaczęliśmy Pana wielbić, odczuwałem Bożą obecność. And the Bible says when you come together in the presence and the power of Jesus. Kiedy Biblia mówi, kiedy przychodzimy razem i stoimy razem, to moc Pana Jezusa Chrystusa. That's what makes this the church. Czyni nas Kościołem. The presence of the Lord Jesus is here. Obecność Jezusa jest tutaj. And whatever your need is today. I jakąkolwiek masz dzisiaj potrzebę. Believe him today. Uwierz mu dziś. All things are possible. Wszystko jest możliwe. To them that believe. Tym, którzy uwierzyli. And I have faith. I mam wiarę. I feel my faith is being encouraged, being with you. I tą wiarą chcę zachęcić was także dzisiaj. Because I feel the presence of the Lord. Dlatego, że odczuwam tutaj Bożą obecność. And where the presence of the Lord is, we start receiving faith. Tam, gdzie jest Boża obecność, tam przez wiarę możemy otrzymywać and od Pana. All of a sudden you believe things are possible. I wtedy wszystko staje się możliwe. So believe tonight. Wierzmy dzisiaj. Something good is about to happen. Coś dobrego Bóg chce uczynić pośród nas. Say amen. Powiedz na to amen. I want to thank Pastor Bogstad for receiving me tonight. Dziękuję pastorowi Bogusławowi za przyjęcie nas dziś wieczorem. I thank Pastor Leszek for inviting me to Poland. Dziękuję Leszkowi za zaproszenie do Polski. This is my first visit to your country. To jest moja pierwsza wizyta w waszym kraju. But it's not my first introduction with Poland. Ale to nie jest mój pierwszy kontakt z Polską. Because my oldest son married a young lady whose mother was born in Poland. Bo mój najstarszy syn ożenił się z dziewczyną, której mama jest Polką. And my daughter-in-law speaks your language. I moja synowa mówi waszym języku. So I have a little bit of a connection with Poland. A więc mam troszeczkę więzi z Polską. And now that I see you, i kiedy patrzę na was dzisiaj, I can see my grandson looks Polish. I teraz dopiero odkrywam, że mój wnuk to prawie Polak. So it's good to be with you. A więc dobrze jest być z wami. What would I be here to tell you? Co mam wam powiedzieć? Why have I come? Dlaczego tu przyjechałem? I have come to you in the name of Jesus. Po pierwsze, przyjechałem do was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I have not come to represent myself. Nie przyjechałem tutaj, aby siebie pokazać. But I've come to you in the name of the Lord. Ale przychodzę do was w imieniu Pana. And I want to encourage you tonight. Chcę dziś was bardzo zachęcić. Because we are all human. Bo jesteśmy tylko ludźmi. We as humans do not do well if we have no hope. I my ludzie po ludzku nie żyjemy zbyt dobrze, jeśli nie mamy nadziei. The Bible even says that the heart becomes sick when there is no more hope. Biblia nawet mówi, że przychodzą dolegliwości serca, gdy nie ma nadziei. God has made humanity to have hope. Tak Bóg stworzył ludzkość, aby człowiek zawsze miał nadzieję. To have an expectation of good things to come. Aby mógł oczekiwać na lepsze rzeczy, które przyjdą. And God is the one who can revive our hearts with the kind of hope that we need. I Bóg jest Bogiem, który może odnowić nasze serca, abyśmy byli pełni nadziei, która ma przyjść. And I feel hope in my heart. Ja mam w moim sercu pełno nadziei. Not just any kind of hope. Nie jakiejś zwykłej nadziei. Not just the kind of excitement you may get if you go buy something new. Nie chodzi mi o taką nadzieję, że cieszę się, bo coś nowego idę sobie kupić. Because that is almost like a burning piece of paper. Bo to jest tak jak taki kawałek kartki papieru. The moment the piece of paper is burned, the fire stops. I kiedy zaczyna się taka kartka papieru palić, to jak kończy się spalanie kartki, ogień gaśnie. So the hope is very short-lived. A więc nadzieja trwa bardzo krótko. No, I want to talk to you tonight about a hope that can never burn out. Ja chcę powiedzieć wam o nadziei, która nigdy nie gaśnie. But only grows brighter and stronger. Ale ta nadzieja ciągle się rozpala bardziej i staje się mocniejsza. And it gives you courage and strength for living. I ta nadzieja daje nam siłę i moc do życia. I want to read to you from Titus chapter 2, verse 13. Chcę przeczytać jeden werset z listu świętego Pawła do Tytusa z drugiego rozdziału, wiersz 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ.
oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. How many of you say Jesus is your Lord and Savior? Can I see? Ilu z was może powiedzieć dziś wieczorem: Jezus jest moim Panem i Zbawicielem? Let me see your hand. Oh, my dear brothers and sisters in the Lord. Bracia i siostry w Panu. There is something that God has given us in Christ Jesus that the world today needs. Jest coś, co Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie, na co oczekuje dziś ten świat. He has given us a glorious hope. On dał nam błogosławioną nadzieję. In the book of Romans chapter 5 we read about that we rejoice in hope. W liście do Rzymian 5 rozdział czytamy, że my radujemy się nadzieją w Panu. The Bible calls it in Colossians the hope of glory. W liście do Kolosjan czytamy, że jest to nadzieja chwały. In the book of Hebrews it's called the anchor for our soul. W liście do Hebrajczyków czytamy, że jest to taka rękojmia naszej duszy, dla naszej duszy. Kotwica dla naszej duszy. I don't know about your soul, but my soul needs ja nie wiem nic o waszej duszy, ale moja dusza. My emotions, moje my emocje, desires, moje pragnienia. I don't like to be unsteady. I like to be steady. Nie czuję się zbyt dobrze, kiedy nie jestem stabilny. Ja chcę stabilnie żyć. I don't like to be like a ship without a rudder that gets pushed back and forth by whatever happens in life. Nie chcę być jak jakiś okręt miotany przez falę z jednej strony na drugą. I like that old hymn that we used to sing, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Lubię taki stary hymn, który mówi, że błogosławiony jest Pan, moja nadzieja, moje życie. This is my story, this is my song. I tam tej pieśni śpiewamy, to jest moje życie, to jest moja pieśń. Friends, do you live in that wonderful hope of eternal life through Jesus Christ? Drodzy przyjaciele, czy żyjemy wszyscy w takiej wiecznej nadziei, którą mamy w Jezusie Chrystusie? If you read all the epistles of the apostles, jeżeli czytamy wszystkie listy apostolskie, for them that was the most important. Dla autorów było to coś bardzo ważnego. They were constantly encouraging the believers to keep their eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Oni zawsze w swoich listach zachęcali wierzących do tego, by mieli skupiony swój wzrok na tym, który rozpoczął i zakończy ich wiarę. In the book of Hebrews it teaches us that Jesus is coming again for those who eagerly wait for his appearing. I list do Hebrajczyków uczy nas, że Pan Jezus przychodzi po tych, którzy bezustannie na Niego patrzą i czekają. The apostle Paul writes to the Corinthian church and he says, if all we have hope in this natural life, we are miserable. Apostoł Paweł do Koryntian pisze, że jeśli pokładamy swoją nadzieję tylko w tym życiu doczesnym, pożałowania godni jesteśmy. The church of the Lord Jesus Christ becomes weak and powerless when its only expectation is for the temporal things. Kościół Jezusa Chrystusa staje się słaby, nieskuteczny, kiedy tylko polega na tym, co doczesne. If our only expectation is for God to meet our natural needs, then we are poor. Jeżeli oczekujemy tylko, by Bóg zaspokoił nasze naturalne potrzeby, ubodzy jesteśmy. But those who were true apostles of God taught us to have an expectation that comes from heaven. Ale ci, którzy pisali te listy, mówią, abyśmy oczekiwali na rzeczy większe, które przychodzą z nieba, od Pana. Why was the expectation of Jesus coming in the early church so strong? Why was the expectation of Jesus coming in the early church so strong? Dlaczego te oczekiwania na Jezusa w pierwszym kościele były takie mocne? As a church, we are vulnerable if that's not our expectation today. Jeśli to nie jest naszym oczekiwaniem, to dzisiaj jesteśmy kościołem słabym, chwiejnym. If our expectation is just for God to give us food and drink. Jeżeli naszym oczekiwaniem jest, że Pan Bóg zatroszczy się o nasze jedzenie i picie, then we are in danger of losing our faith. To jesteśmy w niebezpieczeństwie utraty naszej wiary.
Because the Lord Jesus said, "Do not worry about food and clothing, which is what the Gentiles seek after." Nie troszcie się, co będziecie jedli i pili, bo o to poganie zabiegają. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I will tell you why the early church had such a strong expectation of the coming of the Lord. Powiem wam, dlaczego pierwszy Kościół miał takie niesamowite, silne oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Because dear friends, listen to this. Powrót Pana Jezusa Chrystusa. Listen to this. Posłuchajcie. They knew that the life they were receiving in their earthly body was coming from Jesus. Oni wiedzieli, że to życie, które otrzymali tutaj na ziemi, pochodzi od Niego, od Pana Jezusa Chrystusa. That's why they were looking to Jesus. Dlatego bezustannie byli wpatrzeni w Niego. In Colossians chapter 3 verse 1 it says, "Set your eyes on things above and not on the things of this world." Dlatego w liście do Kolosjan apostoł Paweł napisał, abyśmy zwrócili wzrok ku rzeczom wyższym, nie tym, które są przyziemne. Where Jesus is seated at the right hand of God. Tam, gdzie Jezus siedzi po prawicy swojego Ojca. For when He comes, bo kiedy On powróci, you will see Him. Zobaczymy Go. And be just like Him. I będziemy jak On. Friends, this was not just a expectation of some day. To nie było jakieś oczekiwanie nastania za jakiś tam czas. No, it was living within them. Oni żyli z tym po prostu. They felt the power of His life within them. Oni mieli tą siłę życia Jezusa w sobie. The night before Jesus went to be crucified. Dzień wcześniej, niż Jezus został ukrzyżowany, He said something most wonderful. Powiedział coś niesamowicie pięknego. He talked to His disciples about the Holy Spirit that they would receive. On mówił o Duchu Świętym, który miał przyjść i którego mieli przyjąć. And He said, "When the Holy Spirit has come, who will be with you forever." I powiedział Pan Jezus, że kiedy przyjdzie Duch Święty, będzie z wami na wieki, na zawsze. Then you will know. I wtedy będziecie wiedzieli, that I am in the Father, że ja jestem w Ojcu, that you are in me and I am in you. Jesteście we mnie, a ja jestem w was. For as I live, you will live also. I tak jak ja żyję, wy żyć będziecie. When Jesus said this to His disciples, kiedy Pan Jezus powiedział to swoim uczniom, it was hard for them to understand. Było im trudno to zrozumieć. When they were with Jesus, they felt God's presence. Kiedy byli z Jezusem, odczuwali Bożą obecność. Being with Jesus was like being with God. Być z Jezusem to tak jak przebywać z Bogiem. Seeing Jesus was like seeing God. Widzieć Jezusa to jak widzieć Boga. Hearing Jesus was like hearing God. Słuchać Jezusa to tak jak słyszeć Pana Boga. When Jesus started talking, the scriptures opened up to them. I Pan Jezus otwierał przed nimi słowo. Their hearts were set on fire. Ich serca były rozpalone. They experienced the life of God coming out of Him like a river. Te doświadczenie Bożego życia wypływało z Niego jak rzeka w ich życie. And now Jesus says to them, i teraz Pan Jezus im mówi, this same life that you see in me will also be in you. To samo życie, które widzicie we mnie, będzie także w was. They had a hard time with this. They had a hard time with this. Mieli bardzo trudno to zrozumieć. Just like people today are having a hard time with this. Tak jak dzisiaj ludzie mają trudności z tym. Even today. Nawet dzisiaj. People still don't really understand this often. Często nie rozumiemy tego. Why do you think Jesus is in heaven today? Jak myślicie, dlaczego Jezus jest dzisiaj w niebie? Why do you think Jesus is at the Father's right hand? Dlaczego Jezus jest po prawicy swojego Ojca? I will tell you. You see, God revealed eternal life in the body of Jesus Christ. Oto Bóg objawił swoje wieczne życie w ciele Jezusa Chrystusa. The life that was with God before the world was made. To życie, które było w Bogu od początku stworzenia świata, was made manifest in flesh and blood in Jesus. Zostało objawione, zamanifestowane w krwi i ciele w Chrystusie Jezusie. The Bible says, without any question, great is the mystery of godliness.
I Biblia mówi, że bez jakiegokolwiek cienia zwątpienia w nim jest objawiona pełnia boskości. God was manifest in the flesh. A więc Bóg objawił się w ciele. John the beloved writes in his letter, his first letter. W pierwszym liście Jana, czy w listach Jana, ten umiłowany uczeń Jan pisze. He says the life that was with God before the world was made. Oto on pisze, że życie, które było u Boga, było w nim. The life that is God. To życie, które jest Bogiem. We've seen it. Myśmy to widzieli. We touched it. Dotykaliśmy. We embraced it. Przytulaliśmy. And this is what we share with you. I to wam przekazujemy. So that you may know our fellowship is with the Father and with His Son. Bo nasza relacja, nasza więź jest z Ojcem i z Jego Synem. Friends, these apostles talked about this all the time. I apostołowie bezustannie o tym mówili, to powtarzali. They talked about the life of God. Mówili o Bożym życiu. Because that's what Jesus came to give us. Po to właśnie przyszedł Jezus, aby go dać. Jesus said, I've come to give you life and it more abundant. On powiedział, że przyszedłem dać wam życie i to życie w obfitości. Jesus knew he was the Son of God. Jezus wiedział, że jest Bożym Synem. Because the life that was in his earthly body came from the Father. Bo życie, które było w jego ziemskim ciele, przyszło od Ojca z nieba. Jesus says in John chapter 6 verse 57. W Ewangelii Jana, 6 rozdziale, w 57 wierszu czytamy. As the living Father sent me and I live because of the Father. I tak jak żyjący żywy Ojciec posłał mnie i żyłem dzięki Ojcu. So he who feeds on me shall live because of me. To wy żyć będziecie dzięki mnie. Ten, kto mnie spożywa, żyć będzie dzięki mnie. Friends, this is what this hope brings. This is the hope. I to jest nasza największa nadzieja. It's a living hope. To jest nadzieja na życie. The apostle Peter calls it the ever-living hope. Apostoł Piotr mówi, że to jest wiecznie trwające życie. It lives inside of you. Ono żyje w każdym z nas. It makes your heart go up. I powoduje, że nasze serce jest porywane do góry, wzwyż. The apostle Paul in Philippians chapter 3 called it the upward call of God in Christ. To jest takie porywanie przed Boże oblicze, jak pisze jeden z apostołów. This is the great gift of God. To jest wielki Boży dar. This is the great ministry of Jesus. To jest ogromna służba Jezusa This Chrystusa. Is why he is at the right hand of the Father. Dlatego on jest po prawicy swojego Ojca. Jesus said, I will go to the Father. Pan Jezus powiedział, ja odchodzę do Ojca. And the Holy Spirit who proceeds from the Father. I Duch Święty zostanie posłany od Ojca do was. I will give him to you. I dam go wam. And the Holy Spirit will take out of what is mine and give it to you. I Duch Święty da wam, co jest moje, aby było wasze. He says the Holy Spirit will not bear witness of himself. Duch Święty nie przyjdzie, aby złożyć świadectwo samym sobie. But he will take out of what is mine and give it to you. Ale on przyjdzie z tym, co jest ode mnie, aby wam dać. Listen to this. Posłuchajmy przez chwilę. This is so important. To jest bardzo ważne. If God would have saved you and me and made you and me like Adam and Eve. Jeżeli Bóg zbawiłby nas i uczyniłby nas podobnymi do Adama i Ewy. Right? If God would have saved us and made us like Adam and Eve were before the fall. Jeżeli Bóg zbawiłby nas i uczyniłby nas takimi samymi jak Adam i Ewa przed upadkiem. And we all start running around naked like they did. I zaczęlibyśmy poruszać się nago jak oni. I wonder how many of us would keep walking holy. Zastanawiam się, ilu z nas by utrzymywało swoje życie świętości. Or perhaps like Adam and Eve, we also would make a mistake. Albo tak jak Adam i Ewa, także popełnilibyśmy błąd czy błędy. And then God would have to throw us out again. I Bóg musiałby nas wyrzucić tak jak wcześniej. How many of you, after you've become a Christian, have still made one mistake, perhaps? Ilu z was od momentu, kiedy narodziliście się na nowo i staliście się chrześcijaninami, popełniło przynajmniej jeden błąd w swoim życiu? One, two, jeden, three. Dwa, trzy.
A hundred? A thousand? Sto błędów? Huh? Yes. Tak? Did God throw you out? Czy Bóg wyrzucił cię? Why not? Dlaczego nie? Adam made one mistake. Adam popełnił jeden błąd. And God threw him out. A Bóg usunął go z ogrodu Eden. We make many mistakes. A my popełniamy bardzo wiele błędów. And God doesn't throw us out. I Bóg nas w ogóle nie odrzuca. Is God's grace now given up on holiness, on justice and righteousness? Czy teraz Boża łaska jest... Can you repeat it, please? Has God's grace given up on holiness? Czy Boża łaska pozbawia nas świętości, sprawiedliwości? Is God still holy? Czy Bóg ciągle święty? Is he still just? Ciągle sprawiedliwy? Is he still righteous? Ciągle sprawiedliwy? Amen. Amen. Jest. Then how come he doesn't throw us out? To dlaczego nas nie usunie, nie wyrzuci? Because of Jesus. Tylko z powodu Jezusa. Because of Jesus. Tylko z powodu Jezusa. Because he has the nail-pierced hands. Bo on ma przebite swoje dłonie. He has the nail-pierced feet. Ma przebite swoje stopy. He has the spear that went, marks of the spear that went into his heart. Ma bliznę po tej włóczni, która przebiła jego bok. If you read the Bible in the book of Revelation, jeżeli czytamy Biblię na końcu w objawieniu Jana, and you look at the throne of God, i kiedy patrzymy na Boży tron, what do you see? Co widzimy? The Lamb of God. Widzimy Baranka Bożego, that was slain for the remission of the sins of mankind. Który został zabity za grzechy ludzkości na ziemi. Jesus paid it all. On zapłacił za to wszystko. Jesus bore the punishment for our sins. Oto Jezus wziął potępienie za nas wszystkich. Jesus bore the wrath of God against all of our iniquities. Bóg, Pan Jezus zabrał gniew Boży, który był skierowany przeciwko wszystkim nam. Wow. Oh, thank God Jesus is at the throne right now. I tam jest właśnie Boży Syn przy tronie Bożym w tej chwili. He keeps giving us his life. On ciągle daje nam swoje życie. And through his life we are continually transformed. I przez jego życie bezustannie jesteśmy przemieniani. If there would be no more oxygen here, jeżeli nie byłoby tutaj już więcej tlenu, powietrza, what would happen to you and me? Co by nam się stało? We would die. Wszyscy byśmy umarli. We are breathing oxygen. My oddychamy powietrzem, tlenem. But if there would be no more oxygen, we would die. Ale jeśli nie byłoby już więcej tlenu, powietrza w tym pomieszczeniu, wszyscy byśmy pomarli. If Jesus would not be giving his life into you and me, we would be spiritually jeżeli dead. Jeżeli Pan Jezus nie dawałby nam bezustannie swojego życia, dawno byśmy zginęli. Did you know that? Wiecie o tym. That's why he's at the throne of God. Dlatego on jest so that he can keep giving you his life. Aby ciągle mógł dawać nam swoje życie. How do we stay clean? How do we not become sinners again? Jak możemy zachowywać nasze życie w czystości, aby nie popaść w stan grzechu? Did you know that back here you czy wiecie, have two kidneys? Że tutaj z tyłu mamy dwie nerki. What do those kidneys do? Co te nerki robią? They clean your blood. One oczyszczają naszą krew. When liquid comes out of your body, kiedy wydalamy płyn z siebie, it doesn't come out of your belly. Nie wypływa on z naszego brzucha. It comes out of your kidneys. On wypływa z naszych nerek. Did you know that? Wiecie o tym? When you drink in here, pijemy tutaj, it goes through your blood, through your kidneys and comes out. Przechodzi ten płyn przez naszą krew, nasze nerki i wydalamy go.
It's not because you drink poison. Nie dlatego, że wypiliśmy truciznę. That your kidneys have to work. Nasze nerki muszą pracować. Even if you drink pure water, if your kidneys would stop working, you would die. Nawet jeśli piłbyś czystą, krystaliczną wodę, jeśli przestałyby pracować nerki, umrzesz. In the Bible, w Biblii, the spirit of our mind is called our kidneys. To the spirit of duch naszego umysłu jest jak nerka, jak nerki. In the Bible it uses the word kidneys. I tam jest oryginalne słowo użyte do określenia nerek. For the spirit of your mind. Duch waszego umysłu. How do we stay clean? Jak pozostajemy w czystości jako chrześcijanie? Through the life of the Son of God that keeps transforming us. Przez Bożego Syna, który bezustannie przemienia nas. The life of the Son of God keeps coming in us and it keeps transforming us. A więc życie Jezusa, Bożego Syna, przemienia nas, przenika nas, przechodzi przez nas. So that we with our the spirit of our mind can stay in fellowship with the Father and the Son. I wtedy duch naszego umysłu może być bezustannie w relacji z naszym Ojcem, z naszym Ojcem w niebie. Let me give you an example practically of what this is like. Podam taki praktyczny przykład. You come in a meeting like this. Przychodzisz na takie nabożeństwo jak to. And we start singing. Zaczynamy śpiewać. And the minister starts speaking the word of God. Ktoś zaczyna głosić Boże Słowo. And you begin to feel peace. I nagle czujesz pokój. You begin to feel joy. Nagle czujesz radość. And maybe you go out of the meeting. Opuszczasz nabożeństwo. And they say, how was it? I pytają się ciebie, jak było dzisiaj? Oh, it was so powerful. O, to było wspaniałe nabożeństwo. How many of you have ever experienced that? Ilu z was tego doświadczyło? And then maybe somebody says to you. I może ktoś mówi do ciebie. But what did he say? A co on what mówił? Did the minister say? Co ten kasnoś jak głosił? Oh, I don't know. O, tak, nie mogę tak powiedzieć. But it was powerful. Ale było to niesamowite. Yes? Jest tak czasami? What was happening? Co się stało? You were being washed by the water of the word, the Bible says. Byliśmy oczyszczani tą wodą Bożego Słowa. The Holy Spirit was making you new on the inside. Duch Święty zawsze odnawia nas wewnątrz. And you again begin to feel the presence of God. I nagle znów czujemy taką potężną Bożą obecność. You again begin to have communion with God. Mamy więź z Bogiem. That's why it's so important. Read your Bible every day. Dlatego jest ważne dla nas, aby trwać codziennie w Jego Słowie. Pray every day. Modlić się codziennie. Keep coming to church. Przychodzić na każde spotkanie i nabożeństwo. Let me ask you a question. Zadam wam pytanie. How many of you take a bath or a shower once a week? Ilu z was przynajmniej raz w tygodniu bierze kąpiel albo prysznic? More than once a week. Więcej niż raz w tygodniu, tak? More than once. How many of you more than once a week? Ilu z was więcej niż raz w tygodniu? Come on now. No przyznajcie się. Do you know what is the worst thing? Wiecie co jest najgorsze? When people don't wash. Kiedy ludzie się nie myją. But use. I używają tylko dezodorantów. Right? Tak? If you are concerned about cleaning the outside more than once jeżeli a week, tak bardzo przejmujemy się tym, aby się obmyć, oczyścić codziennie, should you not be concerned about cleaning the inside more czy nie powinniśmy się jeszcze bardziej troszczyć o to, aby być oczyszczonym wewnątrz? The Bible says in Biblia Titus mówi, no, chapter 3, w liście do Tytusa, apostoła Pawła do Tytusa, in verse 7, trzeci rozdział, wiersz 7, when the kindness and the love of God our Savior appeared unto man, tam jest powiedziane, że kiedy dobroć i miłość, łaska Bożego Syna objawiona została nam, not by any work of righteousness we have done, but by His mercy He saved us. Nie przez nasze uczynki sprawiedliwości, ale przez łaskę zbawił nas. Through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Przez odnowienie i przez oczyszczenie, odrodzenie, kąpielą odrodzenia w Duchu Świętym.
God wants us to be washed on the inside. Bóg pragnie, abyśmy byli oczyszczani od wewnątrz. Continually. Bezustannie. Even while you are sleeping, your kidneys are cleansing your blood. Nawet jeśli śpisz, twoje nerki pracują. David says in Psalm 16. W 16. psalmie Dawid mówi tak. Even in the night, the Holy Spirit makes me aware of the Lord. Nawet w nocy ja rozmyślam o Panu moim. I don't know about you, but I like to be clean. Nie wiem jak wy, ale ja pragnę być czysty. I like to be pure. Chcę być czysty. I love to be holy. Chcę być uświęcony. I love holiness. Ja kocham uświęcenie. I love purity. Kocham czystość. I love goodness. Kocham dobroć. I love kindness. Uprzejmość. I love love. Ja kocham kochać. I love goodness. Ja kocham dobroć. When you get clean on kiedy the inside, oczyszczamy się wewnątrz, you love what is good. Zaczynasz kochać to, co dobre. You love what is pure. Kochasz to, co czyste. You love what is right. Kochasz to, co jest prawe. That is the work of salvation. I to jest w nas to wielkie dzieło zbawienia. Jesus at the Father's right hand is continuously cleansing us in the inner man. To czyni Jezus, który siedzi po prawicy Ojca i oczyszcza nas swoim życiem bezustannie. This is why in the Bible we see this is such a strong message. Dlatego w Biblii odczytujemy to jako bardzo mocne przesłanie. Look it up in your Bible. Popatrzcie do swoich Biblii. Every time he talks about how Jesus is saving us, he says, if you have such a hope in you, set your heart on things above. I zawsze, kiedy Jezus mówi o swoim zbawieniu i nadziei, jaką mamy, mówi, że nasze serce i wszystko, co w nas, ku górze się zwraca. This is why it's not safe when the church does not have a strong hope of the Lord Jesus. Dlatego nie jest bezpiecznie, jeśli w kościele nie kładziemy nacisk na nadzieję w Jezusie. When the church is being cleansed by Jesus and washed by his heavenly life. Oczyszczany, uświęcany bezustannie przez życie Jezusa. It looks up. A więc musimy patrzeć tam, w górę. From where our help comes from. Skąd pomoc nasza przychodzi. Help comes from the Lord. Nasza pomoc przychodzi od Pana. Oh my dear friends, drodzy przyjaciele, let the Holy Spirit fill you with hope in believing. Niech Duch Święty bezustannie napełnia was tą nadzieją. That you know where your life comes from, it comes from the throne of God. Że wasze życie pochodzi z Bożego tronu. This life knows no sin. To życie, w którym nie ma żadnego grzechu. This life knows no separation from the Father. Tam nie ma żadnego oddzielenia, separacji od Ojca. And this is the life that Jesus gives us continuously, like breathing. I to jest życie, które bezustannie daje nam Ojciec jak tchnienie, jak oddech, this który is mamy. The life Jesus gives us continuously to keep us clean like our kidneys. To jest to życie, które bezustannie nas oczyszcza jak nasze ciało, nerki. Without this it's impossible to stay free from sin. Bez tego jest niemożliwe, aby się ostać przed grzechem. If you seek your freedom from sin in anything else but Jesus, you will always turn out becoming ugly and judgmental. Jeżeli próbujesz znaleźć zabezpieczenie przed grzechem poza Jezusem Chrystusem, zawsze staniesz się upadłym chrześcijaninem. I have no freedom from sin within this man except through Jesus Christ. Nie mam żadnego panowania nad grzechem tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. But Jesus never fails. Jezus nigdy nie zawiedzie. No matter how deep the stain, no matter how deep the stain in your flesh of earthly desires. Bez względu jak brzydkie, jak obrzydliwe są, brudne są pragnienia moje. Jesus can wash you white as snow. Pan Jezus ma moc oczyścić mnie z nich. Whatever lust is driving you. Bez względu na pożądliwość, która mnie gdzieś tam przenika, dotyka. Whatever torment is tormenting you. Bez względu na ucisk czy jakieś związanie, które mam. Jesus can wash you white as snow. Pan Jezus ma moc oczyścić nas, abyśmy byli bielsi niż śnieg.
You know the song, there is power, power. Na pewno znacie tę pieśń, to jest moc. Wonder working power. Zwycięstw pełna moc. And then what does it say? In the blood. W świętej krwi. Of the lamb. Baranka. Amen. Amen. Would you be free from your burden of sin? Czy chcesz wolnym być od grzechu i win? There's power in the blood. Jest moc w świętej krwi. Power in the blood. Jest moc w świętej krwi. How do I get the power of the blood in me? Jak mogę mieć moc świętej krwi w sobie? The Holy Spirit. Duch Święty. He begins to wash you with the blood of Jesus. On zaczyna oczyszczać nas mocą i życiem Jezusa. And make you clean. I czyni nas czystymi. Every day. Każdego dnia. Every night. Każdego wieczoru. Until Jesus comes. Aż Jezus powróci. And then we will see him. A wtedy go ujrzymy. From whom comes our life. Z tego, od którego mamy życie. In 1 Peter chapter 5 verse 9. W pierwszym liście Piotra w 5 rozdziale w wierszu 9 czytamy. The apostle Peter calls Jesus the crown of glory. Piotr nazywa go koroną chwały. In 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. I w drugim liście do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wiersz 10. Paul says. Paweł mówi. When Jesus comes. Kiedy Jezus przyjdzie. Then you will be made glorious by his glory. Zostaniemy przemienieni w jego chwałę. How many of you ever heard that scripture that says we will be changed in the twinkling of an eye? Ilu z was czytało to w taki sposób, że zostaniemy w mgnieniu oka przemienieni. You know that scripture? Znacie to określenie? W mgnieniu oka. What does that mean? Co to znaczy? Twinkling of an eye. Mgnienie oka, mrugnięcie oka. Why does he say twinkling of an eye? Dlaczego on mówi, że jest to jak mrugnięcie oka, jak mgnienie oka? I will tell you. Powiem wam. When you see him. Bo kiedy go zobaczysz. By the glory of his power. Przez moc jego chwały. He will make you perfect instantly. On uczyni nas doskonałymi natychmiast. In the twinkling of an eye, you will be like him. Staniemy się podobni do niego, będziemy jak on. Why? Dlaczego? So that he may present you to the Father. Aby mógł nas on przedstawić swojemu Ojcu. Holy, acceptable and well-pleasing. Jako świętych, niepokalanych, czystych, którzy się mu podobają. Oh friends, we will not stand before the throne of God boasting in what good Christians we have been. Nie staniemy przed Ojcem, aby się pochwalić, jakimi dobrymi chrześcijaninami byliśmy na ziemi. We will stand before the throne singing the song of the Lamb. Ojca śpiewając pieśń, że to dzięki Barankowi. Worthy is the Lamb who was śpiewać, slain. Godzien chwały jest Baranek, który został zabity. Us from every tribe, tongue and nation. Który wyzwolił wszystkich ludzi z różnych plemion i ludów i narodów. We will stand before the throne of God to the glory of Jesus' accomplished work. Staniemy przed tronem Ojca wypełnieni chwałą Jezusa Chrystusa, dokończoną chwałą for Jezusa God Chrystusa. Has made Jesus wisdom unto us. Bo Bóg uczynił Jezusa mądrością dla righteousness, nas. Sprawiedliwością. Sanctification. Uświęceniem. And redemption. Odkupieniem. So that as it is written. Aby tak jak jest zapisane. He who boasts, let him boast in the Lord. Abyśmy wszyscy mogli wpatrzyć się w Pana. Być wpatrzeni w Pana. I am not afraid. Nie boję się. Of the coming of the Lord. Na dzień nadejścia Pana. I eagerly look forward to it. Ja ciągle jestem gotowy, aby wypatrywać. Because Jesus is my Lord and my Savior. Bo Jezus jest moim Panem i moim Zbawicielem. And he will present me to the Father. I on mnie przedstawi mojemu Ojcu w niebie. Holy and acceptable to God. Jako kogoś świętego, odnowionego w Bogu. And throughout all eternity. I przez całą wieczność. God will point to me and to you and me. I Bóg będzie pokazywał na mnie i na ciebie. To show all the angels how good he is. Aby pokazać zastępom anielskim, jak dobry on jest. Because of all he's done for us through Jesus Christ. Przez to, co uczynił dla nas w Jezusie Chrystusie. We will be in heaven to the glory of God forever. I będziemy w niebie, w Bożej chwale na zawsze. How many of you are planning to go to heaven? Planujecie tam iść razem ze mną? Hallelujah. Praise the Lord. And when we are in heaven, we will all speak Polish. I tam w niebie wszyscy będziemy po polsku mówić. Because Jesus speaks Polish. Bo Jezus po polsku mówi po prostu. Hallelujah.
God is good. Bóg jest dobry. God is good. Bóg jest dobry. God is good. Bóg jest dobry. Isn't it amazing? Czy to jest no matter cudowne? What you eat, bez względu na to, co jesz, no matter what you drink, bez względu na to, co pijesz, your kidneys keep cleansing your blood. Nerki oczyszczają naszą krew. Isn't that a miracle? Czyż jest to cud? Jesus' blood is more powerful than your kidneys. Ale krew Jezusa ma większą moc niż nasze nerki. Amen. He will keep cleansing you. On ciągle nas oczyszcza. He will keep cleansing you. Ona ciągle nas obmywa. Do not be afraid. Nie bójmy się. Of the sin that's in this world. Grzechu tego świata. Grzechu, który jest w tym świecie. Do not be afraid. Nie bój się. Of the uncleanness that's in this world. Tej nieczystości, która jest w tym świecie. The blood of Jesus is more powerful. Bo krew Jezusa ma większą moc. He will keep cleansing you. Ona oczyszcza nas. And the more you are cleansed, i czym bardziej jesteśmy obmyci, the more you love to be clean, tym bardziej chcemy tej czystości. And you stay away from what is unclean. I zaczynamy cofać się, uciekać od tego, co nieczyste. And you do not want to be defiled anymore. I nie chcesz mieć już w tym żadnego działu. Because it feels good to be clean. Bo wiesz, co to znaczy być czystym. It feels good to have clean thoughts in your heart. Wiesz, jak to dobrze jest czuć tą czystość. Let Jesus cleanse you. Pozwólmy Jezusowi, by nas oczyszczał. Let him fill you with his life. Niech wypełnia nas swoim życiem. You know it comes from heaven. You know it comes from heaven. I wiemy, że przychodzi to z nieba. And you set your heart on things above. Tam, gdzie kierujemy nasze serce.